Tak, nasze kobiety trzeba cenić, są piękne, są wieczne, są nam ogromnie potrzebne. Powinniśmy je wspierać nie tylko w dniu święta, ale i na co dzień również. I życzyć im uśmiechu, radości na co dzień. Nie tylko wojewoda, ale także Stowarzyszenie Wspólnota Oleśnicy, Koło Gospodyń Wiejskich w Oleśnicy pamiętały o święcie kobiet i w niedzielne popołudnie zaprosiły panie do zajazdu Oaza na pierwsze lokalne targi beauty. Było mnóstwo atrakcji. Można było skorzystać z zabiegów i porad kosmetyczki, fryzjerki, makijażystki. Na scenie prezentowali się lokalni artyści, a stoły uginały się od przysmaków. Naszym kobietom to jest zawsze za co dziękować. One są głównym motorem naszego życia codziennego. Nie tylko dla mężczyzny, ale również do domu, dla dzieci. Oprócz pokazania najnowszych trendów obowiązujących w branży, organizatorzy chcieli zintegrować lokalną społeczność i pokazać, jak można przyjemnie i pożytecznie spędzić czas wolny. Zjednoczenie naszych mieszkańców, zjednoczenie gmin, bo tak naprawdę dzisiaj cały powiat ma okazję tutaj przyjechać i z województwa, i z powiatu, także mam nadzieję, że to jest powód do tego, żeby zjednoczyć ludzi, zebrać, żeby po prostu takie chwile były wspólne. Główną atrakcją spotkania, ale nie jedyną, była możliwość skorzystania z usług fachowców z branży beauty. Mamy 9 stanowisk z branży beauty, które będą pokazywać różnego rodzaju zabiegi. Natomiast w całym wydarzeniu bierze około 30 firm udział. Dodatkowo prezentuje swoje stanowisko również Bank Współdzielczy, Krakowski Bank Współdzielczy w Oleśnicy. Również mamy stanowisko z termomiksami, mamy również fotobudkę 360 stopni i różnego rodzaju inne atrakcje, na przykład jak tutaj można zauważyć sesja zdjęciowa dla pań. Organizatorzy nie mogli liczyć na pomoc samorządu miasta i gminy Oleśnica. Niestety samorząd nie włączył się, odmówił realizacji, współpracy odmówił samorząd gminny ze względu na brak funduszy. Mogli za to liczyć na pomoc właścicielki zajazdu Oaza. Wspieram zawsze takie stowarzyszenia, bardzo miłe stowarzyszenie, bardzo miłe panie, więc dlaczego mają nie skorzystać z lokalu? Pomoc i wsparcie dla stowarzyszeń organizatorów targów zadeklarował gość specjalny wydarzenia wojewoda świętokrzyski Józef Bryk. To są stowarzyszenia, to są organizacje koła gospodyń wiejskich, też stowarzyszenia, to są lokalnie, odpowiadają na potrzeby społeczne tych najbliższych mieszkańców. Tutaj czują potrzeby ich i będziemy ich wspierać jako organizacja samorządowa i administracja rządowa również. Pod wrażeniem rozmachu targów była Ewelina, która do Oleśnicy przyjechała z okolic Sołca Zdroju. Pani Ewelina podkreśliła, że takie spotkania bardzo integrują ludzi i warto je organizować. Jest to okazja przede wszystkim do poznania nowych osób. Myślę, że każda kobieta jest otwarta na nowe znajomości. Funkcjonujące od grudnia 2021 roku, liczące 38 członków Stowarzyszenie Wspólnota Oleśnicy, aktywnie działa na rzecz i dla dobra mieszkańców. Dopóki nie powstało Stowarzyszenie Wspólnota Oleśnicy i Koło Gospodyń Wiejskich, takich imprez nie mieliśmy na terenie gminy. Nie było takiej masowej imprezy z Dnia Kobiet. Głównie stowarzyszenie swoje działania opiera właśnie na poprawie i warunków życia mieszkańców i organizowanie wyjść, spotkań dla seniorów, dzieci, pomoc dla osób potrzebujących. Z Oleśnicy dla STV Info Jerzy Strzyż.